Dzień dobry, tu ja mówię. Postaram się nie kaszleć, bo coś ostatnio Państwo mnie okrzyczeliście w komentarzach, że tam gadam coś już za 2 czy 3 miesiące, kicham, smarkam, kaszlę. Postaram się, no ale to nie jest takie proste, jak się przeszło omikrono, delta i gryporona. Czy tam jeszcze nawet trwa w trzeciej fazie, po piątej dawce, na piątej fali. Będę się starał, ale jakbym zakaszlał, czy tam kichnął, czy smarknął, no to pamiętajcie Państwo, że liczą się fakty i to, co typ ma do powiedzenia, a nie to, jak tam prycha. Proszę Państwa, miałem dzisiaj do wyboru 2 tematy, no ale zgodnie z regułą, której staram się trzymać, skoro popełniłem felieton na temat ponownego zakażenia prezydenta Dudy po 3 dawkach, po osoczu, po ścisłym przestrzeganiu wszelkich reguł, no to nie będę się powtarzał w polskiej chacie z tym samym, chociaż kusi, proszę Państwa, no kusi, bo jest to samograj, to się wszystko samo układa, samo się mówi, samo się gada. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która tak trochę umknęła uwadze, mam wrażenie. Chociaż sprawa jest odpryskiem głośnego w internecie wydarzenia, mianowicie zamknięto stronę, profil na Facebooku Konfederacji. Proszę Państwa, no to też już omawialiśmy tysiące razy, jak to działa, jak działają monopoliści w sieci. I nie dotyczy to tylko Mety, bo to się teraz tak chyba nazywa, ale dotyczy praktycznie każdej platformy, która jest monopolistą i praktycznie strategia, technika jest jedna, albo starać się omijać te wszystkie, no to się jeszcze tak właśnie nazywa fajnie, normy czy tam zasady społeczności, omijać to w jakiś inteligentny sposób, puszczając oko. No albo, proszę Państwa, właśnie przenosić się na jakieś te wszystkie platformy, które miały być alternatywą, a nigdy taką alternatywą nie były. Nawet jeśli się nakłada jakąś autocenzurę, to i tak, proszę Państwa, nie ma siły, żeby taka platforma jak Facebook, czy obecnie Meta, jeśli zechce kogoś uwalić, to po prostu to zrobi. No, Twitter zrobił to z Donaldem Trumpem, zresztą Facebook też. Mówi się w ogóle, że te portale społecznościowe tak naprawdę zdecydowały o wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych, z czym ja się zgadzam. W połączeniu oczywiście z mediami jednego przekazu. No to proszę Państwa, nie ma na to siły. Czy jeśli ktoś zagnie parol, ktoś zgłasza te strony, ktoś ma jeszcze jakieś dodatkowe możliwości, o których zaraz właśnie będę chciał powiedzieć, no to nie ma szans, żeby taka strona się utrzymała w przestrzeni internetowej. I tak się dzieje prawie ze wszystkimi stronami, które są niewygodne, czy to dla globalnego porządku rzeczy, że tak to niefortunnie nazwę, czy dla lokalnych biznesów politycznych i ideologicznych. No i w związku z tym, proszę Państwa, wygrzebałem taki komentarz na Twitterze autorstwa Janusza Cieszyńskiego. Jakby Państwo nie kojarzyli, to jest ten minister, który został całkowicie skompromitowany w czasie pierwszej i drugiej fali, między innymi poprzez słynne respiratory i maseczki z jakimiś instruktorami jazdy. I tenże człowiek w tej chwili, po tym jak został usunięty z Ministerstwa Zdrowia, jest ministrem od cyfryzacji. No nie ma w tej chwili Ministerstwa Cyfryzacji, nie wiem, czy Państwo wiecie, bo tam się pożarło kilka grup o grube pieniądze, a jest w tej chwili
jakaś komórka przy KPRM, czyli przy kancelarii premiera. I właśnie Cieszyński tam sprawuje funkcję ministra od cyfryzacji. No i te rzeczy Cieszyński bez najmniejszej żenady, a prawdopodobnie wyrwało mu się to nieopatrznie. Z jednej strony PR-owsko i politycznie stanął w obronie Konfederacji i tam coś pogroził palcem Facebookowi, z czego się można tylko pośmiać, że oczywiście to jest niedopuszczalne i że normy demokracji, i że wolność słowa, i czyli całe to bla 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 polityczne bez żadnego pokrycia, z czym oni kompletnie nic nie zrobią. A z drugiej strony napisał, że zgłaszał strony, profile społecznościowe wiele razy i między innymi, proszę Państwa, wymienił stronę Piotra Szrama, to jest ten prawnik, kiedyś mąż Edyty Górniak, który dość ostro, ja tam nie ze wszystkim się zgadzam z tym, co on wypisuje, bo to jest taki radykalizm w drugą stronę. No ale generalnie jest to człowiek no na tyle przynajmniej odważny, że ma właśnie odwagę nazywać pewne rzeczy po imieniu, a ponieważ jesteśmy swego rodzaju w wojnie, to ja nie zamierzam jakichś surowych analiz, surowych krytyk pod adresem, no w cudzysłowie, naszych wygłaszać. I to właśnie Cieszyński miał czelność napisać, że jest stronę Piotra Szrama, na profil Piotra Szrama na Facebooku zgłosił i do tej pory jeszcze wyraził żal, że do tej pory ta strona funkcjonuje. Proszę Państwa, swego czasu rozpętałem taką małą aferkę, kiedy twierdziłem, że z poziomu ministerstwa, to kilku ministerstw, są zgłaszane profile społecznościowe, które należą do mnie. Jest zgłaszana moja strona, czyli portal kontrowersje.net. I jest to robione zarówno z poziomu ministerstwa, jak i przez grupę troli, która przez to ministerstwo jest wspierana, co najmniej wspierana. Już nie chcę mówić finansowana, bo to oczywiście zawsze działa w taki sposób, że pokaż dowody albo idź do prokuratury. Ja proszę Państwa do prokuratury z jedną z tych grup troli i po 4 miesiącach prowadzenia śledztwa przygotowawczego nadal nie mam żadnej informacji. No ale to z drugiej strony jest dobry znak, bo mogliby zrobić to, co robią standardowo, czyli po 3 dniach odmówić wszczęcia postępowania. Przepraszam, omikrono, delto, grypona. Może to już jest ostatnie stadium i tu już nie da się w żaden sposób powstrzymać pewnych nieodwracalnych procesów. Przykro mi, proszę Państwa. Być może jesteście Państwo świadkami ostatniego odcinka o polskiej chacie. Proszę Państwa, taki sobie żart, ale to też jest chyba niezły komentarz do tego, o czym Państwu przed chwilą mówiłem, bo to, proszę Państwa, działa w następujący sposób. Najpierw z poziomu ministerstwa zgłasza się takie strony, próbuje się prześladować ludzi, próbuje się ich kneblować, a później, proszę Państwa, robi się z nich wariatów, bo w momencie, kiedy się ujawni, bo przesłanki są na tyle mocne, że można stawiać dość jasną, ostrą tezę, że takie praktyki miały miejsce, ja taką tezę zapostawiłem. Tylko oczywiście to nigdy nie działa tak, że macie Państwo papier, pod nim pieczątka, że ten i ten w tym dniu zgłosił jakiś profil społecznościowy, czy zamachnął się w jakiś inny sposób cenzuralnie. To nigdy tak, proszę Państwa, nie działa, bo nie jesteśmy w stanie, my zwykłe żuczki, dotrzeć do takich informacji, dotrzeć do rozmów, dotrzeć do ustaleń na poziomie ministerialnym. No więc w momencie, kiedy się ujawnia, takie rzeczy się dzieją, takie historie się dzieją, no to natychmiast z drugiej strony jest komunikat, który przerabia nas na wariatów. No ja się naczytałem na swój temat mnóstwo, może komentarzy, jakim to jestem idiotą, jakim to jestem oszołom, że kto by się tam takim wielgudzkim z poziomu ministerstwa zajmował i zgłaszał jego stronę, zgłaszał jego profile.
Proszę Państwa, ja nieskromnie powiem, że jeżeli chodzi o rozpoznawalność w internecie i to zwłaszcza w rozpoznawalność w tym jednym kontekście, wiadomo jakim, to ja na pewno nie jestem człowiekiem, który by miał mniejszą siłę przebicia od pana Szrama. A śmiem twierdzić, że może w pewnych punktach nawet większą. I tu naprawdę nie chodzi, proszę Państwa, o moje ego, o to, żebym się tutaj jakoś megalomańsko dowartościowywał, no ale... Myślę, że nikt nie ma problemów, kto funkcjonuje na portalach społecznościowych, kto jest dość stałym użytkownikiem internetu, z rozpoznawalnością takiej osoby jak Piotr Wielgucki czy Matka Kurka w kontekście tego tematu, o którym cały czas mówimy. No to, proszę Państwa, prawdopodobieństwo, że Cieszyński i paru innych z tego pożal się Boże obozu patriotycznego składało takie same zawiadomienia pod moim adresem, jakie składało w przypadku Szrama, no jest równe 100%. Jest równe, proszę Państwa, 100%. Tylko że z taką wiedzą, logicznie poukładam na podstawie rozmaitych przesłanek, a ja jeszcze otrzymywałem informacje z różnych innych stron, z różnych swoich kanałów, że takie praktyki mają miejsca od dawna i że między innymi ja jestem na tej krótkiej liście, nie tylko Szram, jeszcze Basiukiewicz, parę innych rozpoznawalnych postaci w internecie, które no, depczą po piętach i depczą po odciskach obecnej władzy. Proszę Państwa, to jeśli się zbierze taką wiedzę, ma się taką wiedzę i próbuje się z niej zrobić użytek, to natychmiast dostaje się obucham w łeb, dostaje się kontrą i podwójnie się jest przerabianym na wariata. Raz, że oszołomem, który tam głosi te swoje teorie, które się w 100% sprawdzają, a dwa, że właśnie taki oszołom wietrzy tam jakieś spiski na poziomie rządowym, że rząd się zajmuje takimi jak Wielgucki, czy Szram, czy Basiukiewicz, czy ktoś tam jeszcze inny, bo co to za figury, żeby się nim zajmować z poziomu rządu. Proszę Państwa, tutaj z pomocą przychodzi hasło Polskiej Chaty. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Cały czas Państwu powtarzam, że władza, czy to w Polsce, czy w innych krajach, ma alergię na takich ludzi jak Szram, jak Wielgucki, jak Basiukiewicz, jak kilku innych, że oni uważają to, co się dzieje w internecie, za jedno wielkie zagrożenie, bo wiedzą, z jaką falą to działa. Bo to przecież tu nie chodzi o jednego Wielguckiego, tylko chodzi o to, że treść, którą publikuje Wielgucki, Basiukiewicz czy Szram, stacza się lawiną do tysięcy, setek tysięcy użytkowników, a ci podają dalej i dalej i dalej. I to, proszę Państwa, idzie już w miliony rozpowszechnionej treści, która dociera do konkretnych ludzi, nie do adresów IP czy komputerów, tylko przed tymi komputerami, za tymi adresami IP schowani są konkretni ludzie. Dlatego ta potęga internetu, ta siła internetu jest tak duża. Dlatego, proszę Państwa, obojętnie jakie bzdury Wam będą opowiadać, obojętnie jak bardzo będą się starali śmiać, bo przecież nawet przy okazji tego nieszczęsnego Pogazusa, z tym, że ja mam tutaj jednoznaczne stanowisko o takich polityków PO, które tam rzekomo ten Pogazus dotyczył, to ja bym im na stałe wszczepił implant, żeby oni z tym chodzili, bo oni na to w pełni zasługują. Ale, proszę Państwa, fakt, że właśnie z poziomu ministerstwa tacy ludzie jak ja i wielu innych są tępieni, pokazuje jaka to jest wielka siła. I jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, nie wierzcie w te wszystkie prześmiewcze idiotyzmy, co tam opowiada Woś o Pegasusie, jak sobie tam gdzieś kupił, żeby zdeprecjonować. No oni tego Pegasusa na 100% kupili, na 100% go używają. A te formy prześmiewcze, to jest oczywiście ich prymitywna forma obrony. Tak samo nie wierzcie w to, kiedy czytacie, że jakiś Wielgucki, czy właśnie Masiukiewicz, czy Szram, mając mocne przesłanki do tego, że takie praktyki wobec nas są prowadzone, że są wariatami i że to jest nieprawda, że nikt się takimi Wielguckimi czy Basiukiewiczami nie zajmuje.
proszę Państwa, zajmuje się i to się ostro zajmuje. I nie tylko mną, nie tylko osobami, które wymieniłem, ale zajmuje się również Wami. Jeśli jakiś profil nagle zyska jakąś większą popularność, większy rozdźwięk, no to proszę Państwa, działa na nich jak płachta nabyka. A to, jakie oni mają możliwości, to jest oddzielna kategoria. Proszę Państwa, bo czym innym jest zgłoszenie, takie jak tu się bawią te wszystkie grupy lewackie i prawackie po internetach, zgłaszamy konto, to ta siła przebicia takiego zgłoszenia jest praktycznie żadna w porównaniu z tym, jakimi dysponują narzędziami tak zwane czynniki rządowe. Oni mogą to zgłosić z zupełnie innego profilu, z profilu bezpieczeństwa. Czyli ich zgłoszenie, no to jest jakby sygnał z rządu, z konkretnego państwa, że ta i ta osoba zagraża jakiemuś porządkowi, ładowi i nie wiadomo czemu tam jeszcze. Czyli takie zgłoszenie jest praktycznie, no może nie w 100% skuteczne, ale to jest siła mniej więcej 70-80% plus w porównaniu z takimi zgłoszeniami, które mają do dyspozycji zwykli użytkownicy. Także jeszcze raz, proszę Państwa, siła internetu to jest potęga, najmocniejsza rzecz, jaką mamy do dyspozycji. Prosiłbym, żebyśmy sami tego nie lekceważyli, nie deprecjonowali. Natomiast to, w jaki sposób ludzie są traktowani przez rozmaitych ministrów, przez rozmaitych przedstawicieli rządu, jak oni to z pasją realizują te swoje możliwości, jakie mają, no to świadczy też, jak bardzo są przestraszeni, jak bardzo się liczą z potęgą internetu. Jeszcze raz powtórzę, tu naprawdę nie chodzi o jednego Wielguckiego, czy Basiukiewicza, czy Szrama. Tutaj chodzi o Was, proszę Państwa. Tutaj chodzi o Was, że wokół pewnych osób, które mają jakieś tam większą siłę przebicia, skupiają się tysiące osób i to jest dopiero ta siła, której się boją politycy. Także proszę Państwa, nie zmieniamy kursu, nie słuchamy tych głupot, różnych pseudo-prześmiewczych historii, jakie politycy wrzucają nomen omen do internetu po to, żeby ośmieszać dodatkowo osoby, które stanowią żywe zagrożenie dla ich interesów. Proszę Państwa, to jest bardzo ważna rzecz, aby się trzymać tej linii, trzymać się tego kursu i wzajemnie się w tym, co robimy, wspierać. Bo jak widzicie, to robi wrażenie i to robi bardzo duże wrażenie na politykach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.